języka i zwyczajów wobec Niemiec i Moskwy jako sprawy religijnej, od której zawisło zbawienie milionów, czyli odezwa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza z 1912 roku. Zachęcamy do wysłuchania proroctwa dla Polski, które spisał błogosławiony Kościoła katolickiego ksiądz Bronisław Markiewicz na krótki czas przed swą śmiercią. Ksiądz Markiewicz był wielkim wychowawcą młodzieży, założycielem Towarzystwem Świętego Michała Archanioła, a także jasnowidzem i prorokiem. Z jego ust i spod jego pióra wyszło wiele proroctw, z których część już się spełniła. Wrogowie nasi uzbrojeni są od stóp do głów, jak nigdy przedtem, i grożą zupełną zagładą wszystkiego, co polskie. Najżyczliwsi nasi sprzymierzeńcy i przyjaciele, od nas odstąpiwszy, połączą się z wrogami. A my bezbronni i podzieleni na trzy dzielnice, opasani zbrojnym kordonem, ludzie małej wiary, czemu się tworzycie? Wszak Duch Święty w wielu miejscach Pisma Świętego nas zapewnia, iż w mocy Pana Boga jest zwycięstwo, bo u Niego garstka walczących tyle znaczy, co miliony wojsk. Dlatego mniej mamy się lękać wrogów naszych, bo pycha ich doszła w tej chwili do najwyższego szczytu, zuchwale bowiem depczą wszystkie prawa Boże i prawa ludzkie, łamią nawet własne obietnice i mówią, że u nich najwyższym prawem jest siła brutalna. A my tymczasem po wiekowej karze upokorzeni i w znacznej części poprawieni wyznajemy, iż Bóg jest jedyną nadzieją naszą, a Jego przykazania najwyższym prawidłem czynów naszych. Bóg pysznymi się brzydzi, a pokornym łaskę swą zsyła. W górę serca Polacy! Oto chwila ostatniej próby naszej, a straszliwego pohańbienia wrogów naszych. Oto teraz dokona się na nich straszliwa chłosta Boża, tak zwana w Piśmie Świętym chłosta w zupełności grzechów. Walczyć będą na ziemi i na morzu, orężem, niesłychanie morderczym, odniosą nawet zwycięstwa, ale będą to zwycięstwa pyrrusowe. Miliardów nie zbiorą, albowiem, wszystko spustoszywszy opanują gruzy i gromady ludu łaknącego chleba. Wojna zatamuje handel, przemysł i rolnictwo. Głód i stosy ciał sprowadzą zarazy, które pożrą ich więcej aniżeli żelazo i pociski pękające. Na koniec tłumy pozostałe rzucą się na możnych i potężnych tego świata i zbroczą dłonie swoje krwią bratnią. Stanie się to, co przewidział nasz wieszcz w nieboskiej komedii. Po kilku latach tego szału dzikiego reszta z pozostałych oglądnie się i ujrzy ze zdumieniem naród polski żyjący twardo, w zgodzie bratniej i przyjaźni Bożej. Wtedy zaczną nam zazdrościć stanu naszego. Rzekną, wszak to jest naród, co przez wieki był przedmurzem naszym przed najazdem barbarzyństwa z północy. To przedmurze upadło, a nas zalało barbarzyństwo, postawmy je znowu, w tym nasz obowiązek i interes. Wyciągną ręce ku nam i zawołają. Dajcie nam mistrzów, a nauczcie nas, jak żyć szczęśliwie na ziemi podobnie do was. I zasiądą mężowie z narodu naszego po różnych miejscach na świecie, a my odzyskamy niezawisłość polityczną i zasłyniemy więcej aniżeli kiedykolwiek przed laty. Aby zaś to podniesienie nasze ze stanu upośledzenia wkrótce się ziściło, musimy przede wszystkim bronić ustaw i praw Kościoła katolickiego i zachowywać je, musimy bronić naszej narodowości, języka i zwyczajów wobec Niemiec i Moskwy jako sprawy religijnej, od której zawisło zbawienie milionów. Dalej obowiązkiem Polaków jest zabrać się pilnie do uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego, gdyż wiara bez uczynków jest martwa. Północ i wschód, aż do brzegów Oceanu Spokojnego powinien ulegać zbawiennemu wpływowi i cywilizacji naszej. Podboje duchowne są posłannictwem naszym, a nie zabory krajów, wynaradawianie ludów i rozlewy krwi. Nasze podboje życie dają i wesele w Panu, a nie wylewanie krwi i wyciskanie łez. Była to przepowiednia wielkiego polskiego patrioty, błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Swoją pracę i troskę od zawsze kierował dla dobra Rzeczpospolitej. Zachęcamy do modlitwy o wyniesienie go do chwały ołtarzy i uzyskanie łask za jego wstawiennictwem. Błogosławiony Bronisławie Markiewiczu, módl się za nami.